Dwa różne stowarzyszenia, Cieszyński Szlak Wina i Śląskie Stowarzyszenie Kolejowe, ale jeden cel – stworzyć ciekawą ofertę turystyczną dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i nie tylko. Pierwsze wspólne projekty już w tym roku udało się zrealizować. Teraz czas na podsumowanie i planowanie. Łączy nas bardzo wiele. Rok temu jak się poznaliśmy, to wymyśliliśmy taki projekt, żeby te pociągi zabytkowe, który Ladi jest właścicielem, żeby jeździły tutaj po okolicach i żeby to był taki nowy projekt turystyczny. Takiej turystyki nowoczesnej, nieszablonowej, takiej, która będzie się przygoda zaczynała już praktycznie w momencie, kiedy ta wycieczka się rozpoczyna na dworcu. No bo to jest coś oryginalnego, coś wspaniałego, coś takiego, co jeszcze tutaj w tym regionie nie było i udało się parę rzeczy w tym sezonie zrealizować. Parę rzeczy, bo to różnego rodzaju właśnie akcje, różnego rodzaju projekty i wydarzenia. Tak, można to podzielić na takie trzy etapy. Pierwszy to był wjazd w zasadzie z Ostrawy przez Petrowice do Zebrzydowic i tam taki był gastrofestiwal, gdzie ten pociąg był taką dodatkową atrakcją dla gastrofestiwalu. Później cały sezon letni od czerwca do września pociąg jeździł między Cieszynem czeskim a Ostrawą, ostrawskim. Także tam przyjechało bardzo wiele tysięcy ludzi, to już Ladi więcej powie, bo te statystyki ma na bieżąco. A dopełnienie, taka wisienka na torcie, to był 1 października i wyjazd do Waltic, czyli słynny już pociąg na całą Europę, pociąg do wina, winiarski pociąg na święto winobrania w Walticach. No to do tego pociągu do wina jeszcze wrócimy za chwilę. Ja właśnie tutaj patrzę na pana, jak te statystyki właśnie wyglądają, bo chcemy ten sezon troszeczkę już podsumować. Myślę, że możemy. Czy sporo osób skorzystało z tej propozycji? Tak, tak. Te pociągi właśnie, które my uruchomili tu w tej sezonie, to znaczy pociągi z czeskiego i polskiego Cieszyna do Ozo w Ostrawie, tak z nami jechało 6 tysięcy ludzi i ku temu jeszcze 2 tysiące małych dzieciaków do 3 lat. To znaczy, że te pociągi właśnie, co jeździli każdą sobotę i niedzielę po cały czas wakacji, tutaj z Cieszyna do ostrawskiej zoologicznej ogrody, to miały sens i podobały się. No jak te przejazdy wyglądały? Bo tu mówiliśmy o tej nieszablonowej turystyce, czyli rozumiem, że już sporo się w tym pociągu działo. Tak jest, u nas właśnie te pociągi jest to, krom tego, że jest to zabytkowe, jest to aj właśnie wycieczkowe, no jest to takie spektakularne, bo po cały czas tej jazdy w tym pociągu jest jakaś atrakcja, jakaś zabawa, bo my tam trzeba, jak jechaliśmy na to wino, jeżdżą z nami harmonikarzy, grają w harmoniki, czy ludzie śpiewają, jest taka zabawa po cały czas, no i właśnie aj w tych pociągach, co jechali tutaj z Cieszyna do tej naszej ostrawskiej ogrody zoologicznej, tak właśnie po cały czas tej jazdy był komentarz, to znaczy ludzie, nasi pasażerzy dowiedzieli się, co wszystko można widać za oknami tego pociągu, bo pojechali właśnie my po rejonu ostrawsko-karwińskim, który teraz kończy swoje działanie, no i właśnie wszystkie te kopalnie, wokół których my jechali, tak o tych nasi pasażerowie otrzymały jakieś informacje. Czyli też taka dobra lekcja historii po drodze. No my się znajdujemy w Cieszynie, na dworcu, ale jest plan, że właśnie stąd też te pociągi będą ruszać za jakiś czas, za rok. Tak, tak. Za rok już mamy wstępne projekty, także chcemy, żeby bazą był właśnie wypadową Cieszyn, żebyśmy stąd zaczynali te wycieczki. W tym roku już tak miało być, aczkolwiek no, pewne procedury stanęły tutaj nam na drodze. Pociąg w zasadzie raz wjechał na polską stronę do Zebrzydowic, ale ten Cieszyn czeski jest tak blisko, także traktowaliśmy, że to jest wspólne miasto. Ale liczymy rzeczywiście, tak na poważnie mówiąc, że rzeczywiście za rok będziemy startowali właśnie tu, stąd, z tego miejsca i wszystkie wycieczki będą organizowane właśnie stąd, czy do wina, czy do zoo, czy w inne jeszcze miejsca, bo Ladi jeszcze tam inne ma pomysły. Także liczymy, że stąd, także będzie ten pociąg coraz bliżej nas. To od razu pytam o te inne pomysły. Cóż tam macie w planach? No w każdym przypadku właśnie chcemy używać tych pociągów na łączenie ludzi pomiędzy sobą, bo kiedyś pomiędzy właśnie polskim i czeskim Cieszynem jeździła tramwaj, to my chcemy ją suplować naszymi pociągami i połączyć z Polski i czeskim stroną Śląsku tym naszym pociągiem. No i chcemy prawie rozwijać tutaj nasze pociągi, a już będą właśnie w planie. Jest tam pociągi, które pojadą jak do tej zoo, tak będą aj przystanki przy kopalni Michal albo przy ostrawskim Dinoparku, który się znajduje w Dąbrowie, albo też mamy w planie jakieś dalsze pociągi, nie jen za tym winem, tak jak właśnie robiliśmy tu w tym roku. I rozumiem, że Cieszyński Szlak Wina oczywiście się włączy w te wszystkie akcje.
No, cieszyński szlak wina jest wszędzie. I przy winie, i bez wina, także jest wszędzie. Przynajmniej się stara. Przynajmniej się stara. W każdym razie ja jeszcze stąd, z tego miejsca też powiem, zaznaczę, że już w tym sezonie i na następny sezon również mamy obiecaną pomoc z Euroregionu Śląska Cieszyńskiego. Także Euroregion się bardzo mocno zaangażował, wszedł w ten projekt i chcemy się rozwijać. Także chcielibyśmy również, żeby powiedzmy tak jak w tej chwili jest nacisk i taka oś powiedzmy działania, że wyjeżdżamy, wywozimy stąd ludzi tam dalej do Czech. Teraz byśmy chcieli, żeby ta symetria trochę powstała, żeby też wywozić, ale też przywozić ostrawiaków, zwłaszcza tutaj do Cieszyna, żeby pokazywać im Cieszyn, pokazywać jakie piękne mamy zabytki. Powiem tak, że po śląskiej stronie tej czeskiej tych zabytków jest też dużo, ale tak pięknie jak to u nas w Cieszynie jest Cieszyn położony i tak jak ma liczne zabytki tak wartościowe, no to rzeczywiście możemy się pochwalić i chcemy się tym chwalić. Chcemy ostrawiaków przywozić i nie tylko, także żeby powiedzmy symetria między tutaj jedną stroną turystyczną, a drugą stroną granicy była zachowana. Dziękuję mediom, które nam pomagały w obsłudze medialnej i w promocji tego wydarzenia. Także dziękuję OX-owi.pl, dziękuję Zwrotowi. Także ta pomoc była nieoceniona. Dziękujemy również urzędom, także Ladi powiedz, bo mamy bardzo, bardzo ciepłe i miłe wspomnienia ze współpracy z urzędami miejscowymi. Tak, w każdym przypadku muszę też serdecznie podziękować, bo dzięki współpracy różnych urzędów, prawie tutaj z Polski, a nawet i z Czeski, a już chodziło o urząd kraja moravskoslezskiego, to znaczy województwo moravskoslezskie u nas, czy tutaj starostwo w czeskim Cieszynie, powiat cieszyński, ku przykładu Browar z nami też tutaj się współpracował. Serdecznie dziękuję wszystkim dobrym ludziom, dzięki którym właśnie te nasze pociągi było możliwe rozruszyć i połączyć właśnie tych ludzi z jednej i drugiej strony śląskiej granicy. Czyli co, panowie, sezon udany, można ten sezon zaliczyć do udanych, tym bardziej, że dopiero ta współpraca no, się zaczęła w tym sezonie, zaczęliście współpracować, a już z takim sukcesem. No tak, a sukces największy to było właśnie to, co mówiłem, ta wisienka na torcie, czyli 250 osób na tym pociągu do wina. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy szczęśliwi, wszyscy roztańczeni, rozśpiewani. Także poziom szczęścia i ładunku takiego emocjonalnego, taki jak był na pokładzie tego dnia właśnie 1 października w pociągu do wina, no to chyba nieporównywalny, nawet chyba w Orient Expressie chyba takich nie było. Było tak? Byli głośni? Tak, było, bo jak jechałem sobie maszynista z tym pociągiem, to wydało mi się ten pociąg tak jak się ruszył. No i prawda, że z powrotem do Cieszyna ten pociąg przyskakał do słowa. No bo to tak, no późno wróciliście z tego co wiem. Jak tam jeszcze było w tych Walticach, jak zostaliście przyjęci przede wszystkim? Byliśmy wspaniale przyjęci przez miejscowe władze, przez miejscową Akademię Winiarską z Waltic. Także dosłownie, no zabrakło tylko czerwonego dywanu, ale obiecali nam, że za rok już ten dywan już tam będzie też rozścielony przed nami. Ale naprawdę wrażenie mamy bardzo pozytywne, bo też taki ładunek był dodatkowy jeszcze taki, bym powiedział, edukacyjny, no bo my tego wina się cały czas uczymy, tej enoturystyki cały czas się uczymy, a uczymy się w tym momencie od ludzi takich, którzy są zajęci tą enoturystyką już z pokolenia na pokolenie, także mamy się od kogo uczyć i wrażenia są bardzo pozytywne. Można już zaprosić za rok na pociąg do wina i nie tylko, i do zoo, i w różne inne miejsca. No to w każdym przypadku serdecznie zapraszamy, jak na prawie te pociągi do wina albo też do tej zoologicznej ogrody, to informacje o tym będą na stronkach naszego Śląskiego Stowarzyszenia Kolejowego, czy na stronkach internetowych Cieszyńskiego Szlaku Wina. Tak, zgadza się? Będzie tak, także zapraszamy, ta zima szybko zleci, my będziemy pracowali nad nowymi projektami i obiecujemy, że w następnym roku jeszcze zaskoczymy paroma nowymi pomysłami. To bardzo panom dziękuję za rozmowę i czekamy w takim razie na wieści, kiedy to pierwszy pociąg ruszy z Cieszyna. Dziękuję tak, bardzo. Dziękujemy bardzo. My dziękujemy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.